Panie Komendancie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Pani Dyrektor, Panie Burmistrzu, Panowie Komendanci, Panowie Prezesi, Naczelnicy, przepraszam, druhny, druhowie, mieszkańcy Śmieszkowa, ale przede wszystkim Wy, dzisiejsi jubilaci, druhny i druhowie OSP Śmieszkowie. 70 lat temu Wasi ojcowie, dziadkowie, a pewnie i pradziadkowie spotkali się, ażeby stworzyć struktury pierwszej po wojnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmieszkowie. Z sukcesem to zrobili po to, żeby chronić przede wszystkim mieszkańców tej miejscowości przed pożarami. Z upływem lat Wasze zadania zmieniały się i dzisiaj możemy już powiedzieć o szerokiej palecie zadań, które wykonujecie na rzecz lokalnej społeczności. Ochrona przeciwpożarowa to już jeden z elementów, natomiast to, co robicie dla lokalnej społeczności, jest niezwykle ważne i za to chciałbym Wam serdecznie podziękować, bo bez Waszego wsparcia samorządowcy gminni, czy powiatu, czy województwa nie poradziliby sobie z wieloma ważnymi działaniami na terenie naszych lokalnych środowisk. Za to Wam serdecznie dziękuję i myślę, że to, że dzisiaj przyjechało tylu ważnych gości, przede wszystkim strażaków, zawodowców, to, że zaszczycili nas swoją obecnością, świadczy o tym, że doceniają to, co przez ten czas robiliście. A Śmieszkowo wyróżniało się, szczególnie w zawodach ratowniczo-pożarniczych. Zawsze młodzież z tej miejscowości uczestniczyła w zawodach, osiągała znakomite sukcesy. W ostatnich latach może jest teraz trochę gorzej, ale myślę, że widząc, jak młodzi ludzie tutaj dzisiaj odbierali podziękowania, odznaczenia, to mam nadzieję, że Śmieszkowo w dalszym ciągu będzie niezwykle aktywne i w tej chwili mamy 7 jednostek w systemie krajowym, natomiast wierzę, że tych jednostek z upływem lat będzie więcej i między innymi także Śmieszkowo zaszczyci to miejsce, abyście mogli skutecznie jeszcze brać udział w działaniach pożarniczych wraz z Państwową Strażą Pożarną, która bez Waszej pomocy nie dałaby sobie w wielu przypadkach rady. Dziękuję pocztom sztandarowym, które tak licznie przybyły, bo to, że z taką godnością i honorem nosicie te sztandary, to jest też to całe sedno tego stowarzyszenia się, tego, że jesteście i że uczestniczycie w tak ważnych uroczystościach na terenie powiatu wschodzkiego. Za to serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.